Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Czwartek to 10 dzień sierpnia 2023 roku. To nam pokazuje kalendarz. Zegar pokazuje, że już 4 minuty po godzinie 19, a zatem witamy bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałem przed momentem, po raz ostatni w tym tygodniu na antenie Tyfloradia, żeby wam poopowiadać o czymś ciekawym. Dziś będzie, myślę, że aplikacja albo dla tych, którzy lubią mieć dużo różnych banknotów, bo na przykład tak im się poukładało, że nie wiem, wierzą bankom i wolą te wszystkie swoje oszczędności trzymać w domu, albo po prostu, i co wydaje mi się, że jest bardziej realne, to wyjeżdżają w różne miejsca i chcieliby wiedzieć, jak będą się w jakimś egzotycznym kraju z kimś rozliczać, to czy wydają właściwą kwotę i niekoniecznie chcą pytać o to tej osoby, z którą się tą kwotą dzielą, no bo no, nie zawsze mogliby uzyskać wiarygodną odpowiedź, różnie w końcu bywa. Więc dziś postaramy się w tej kwestii zawierzyć maszynie, konkretnie aplikacji Cash Reader. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie naszego łącza Wojciech Dulski, który tę aplikację dziś będzie demonstrował. Witaj, Wojtku. Witam. Cash Reader, aplikacja... Myślę, że już znana od jakiegoś czasu naszym słuchaczom, bo swego czasu gdzieś tam w Tyflo Przeglądach o niej mówiliśmy i przy okazji Cash Readera to też się taka dość duża dyskusja, pamiętam, wywiązała. A propos tego, ile ta aplikacja kosztuje i że to jest za dużo. To może, Wojtku... Ile powinna kosztować. Tak, ile powinna kosztować, że to jest za drogo. Ona przecież tylko pokazuje jakieś tam waluty, rozpoznaje te waluty, a po co nam to, a przecież na przykład... I to akurat rzeczywiście w sumie można by tak zrobić, chociaż podejrzewam, że to więcej roboty dla programistów, bo aplikacja potrafi rozpoznawać naprawdę bardzo egzotyczne waluty. I za to też bez jest wątpienia... To w tym momencie... Jest... Ponad 100 walut. Dokładnie. To dość tylko, sporo, myślę. Tylko wiesz, tak realnie patrząc, no to my wykorzystujemy z tego jakiś drobny ułamek i rzeczywiście czasem może by fajnie było móc sobie nawet wykupić jakieś takie konkretne pakiety z tymi walutami, tak sobie myślę. Że tylko złotówki na przykład, na przykład. Albo wiesz... Dajmy na to jakiś taki, wiesz, pakiet, że tam powiedzmy każda waluta to jest ileś tam i potrzebne ci, to sobie dokupujesz, tak? Jako zakup wewnątrz aplikacji za na przykład tam, nie wiem, złotówkę, więc finalnie, albo tam powiedzmy 5 złotych, więc finalnie, jeżeli potrzebne by ci było wiele tych walut, no to rzeczywiście zapłacisz za to więcej, ale jeżeli potrzeba ci tylko kilka, a zazwyczaj no potrzebujemy kilku walut, no to by było bardziej opłacalne. Natomiast autorzy aplikacji nie poszli tą drogą. Cash Reader jest aplikacją płatną i ta stawka jest jedna, czy ich jest kilka? Bo to chyba też jest kilka, prawda? To powiedzmy, że to jest generalnie model subskrypcyjny. Ewentualnie jest też zakup dożywotni po prostu. O tak. I te ceny też się różnią w zależności od systemu operacyjnego, bo niestety na iPhone jest troszkę drożej. Nie dużo, ale ja w tym momencie mam na iOS-a wersję roczną i ona kosztowała niecałe 30 zł. Jeśli teraz dobrze pamiętam, bo może skłamałem, ale to sprawdzimy to. Natomiast na Androidzie to jest tam kwestia tych 5-6 zł w dół po prostu. Ale oczywiście też jest licencja wieczysta, ona kosztuje ile? To za chwilkę sprawdzimy, bo to wszystko jest w aplikacji. Ja pamiętam, że to jest około 90 zł chyba na Androidzie i chyba koło stówki właśnie na iOSie. Czyli tam po paru latach to ten abonament to nam się i tak zwróci, tak? No, zacząłeś od tego, komu to jest potrzebne. Ja powiem tak, że jestem
Dla tych, którzy mnie znają, to jestem osobą, która po prostu gotówki nie cierpi wręcz. I gdzie tylko może, to płaci online, czy za pomocą Blika, tak, czy Apple Pay'a i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są takie sytuacje właśnie, kiedy ta gotówka, a raczej wiedza o tym, jaki banknot mamy w ręku, jednak się przydaje. Ty, Michał, byłeś na przykład w Turcji. Zgadza się. Nie wiem, czy byłeś w Egipcie. W Egipcie nie, ale w Turcji jak najbardziej. Generalnie to są takie kraje na przykład, gdzie mile widziane, takim nawet zwyczajowe są różne bakszysze, różne kiszkesze. No takie generalnie jakieś takie datki, podziękowania, tak, podziękowania drobnej kwoty gdzieś tam na przykład w hotelu, powiedzmy. Na przykład w hotelu. Zostawia się paniom sprzątającym tam kilka albo euro. Panom, bo na przykład w Egipcie to byli głównie panowie na przykład. No widzisz. Ale ja miałem taką, słuchaj, sytuację, że od razu po wyjściu z samolotu już pan nas wypatrzył, bo ja miałem białą laskę i on oczywiście, że bardzo chętnie pomoże, ale tutaj $1 tudzież od odpowiednik w jakimś tam innej walucie, powiedzmy euro na przykład, tak? Mm-hmm. No i wiesz, na przykład dla mnie ja sobie cenię samodzielność. I na przykład, no zresztą nawet w tych krajach, takich właśnie gdzieś tam właśnie Bliskiego Wschodu czy tej Afryki, no to jednak mężczyzna gdzieś tam zarządza gotówką, czy nam się to podoba, czy nie, to trochę lepiej wygląda, jak to mężczyzna wyjmuje ten portfel i daje ten jakiś tam kiszkesz, czy tam inny właśnie bakszysz. No i na przykład ja lubię w tym momencie sobie sam dać, no a też fajnie jest mieć kontrolę nad tym, ile się daje, tak? Oczywiście. No bo tak oni się nie obrażą, jak zamiast 5 damy im 100, to wtedy wiesz. No. No tak jak wspomniałem, no nie zawsze możemy liczyć też, że ktoś nam rzeczywiście zawsze powie adekwatną kwotę, jaką mu dajemy. No i zresztą no, stawiamy się wtedy też w takiej no, niezręcznej sytuacji, tak, bo musimy na kogoś tam, powiedzmy, liczyć, tak, że ktoś nam powie i że postąpi uczciwie. Sytuacja jest tego typu, miałem z nią do czynienia ostatnio. Tutaj pozdrawiam przyjaciela z Poznania, który uwielbia gotówkę. No i byliśmy w sklepie i przyszło do płacenia. Tam na rachunku była gdzieś tam 100, czy coś koło tego. No i kolega daje pani banknot, ale pani mu mówi, że przepraszam, ale dał pan za mało, bo to jest tylko 50. No okej, okay, kolega tam się zreflektował. Natomiast, a co by było, gdyby ta pani go okłamała na przykład? No, to no, prawda. Wiesz, jakby... Różnie może niestety być. Różnie to bywa. I o ile w trakcie płacenia elektronicznie, to mamy natychmiastową informację, że z naszego konta zeszło tyle i tyle, że karta została obciążona taką, a nie inną kwotą i od razu możemy gdzieś tam, powiedzmy, zareklamować to, no to mając gotówkę i nie mając żadnej aplikacji, czy po prostu nie orientując się w tych nominałach, ja przyznam szczerze, nie wiem jak ty, ale ja na przykład banknotów nie bardzo jestem w stanie rozpoznawać. Nie, po prostu nie umiem tego robić. Wiesz co, polskie banknoty, no powiedzmy, że odróżnię dychę od stówy, no bo rzeczywiście dyszka jest taka dość chyba, różni się od, po prostu wielkością się różni od stówy. Tak, wielkościowo, tylko wiesz co, tylko ja tych banknotów używam na tyle rzadko, tak, ja też, że jakbyś mi dał banknot i powiedział, no to słuchaj, to ile to jest, to ja bym ci nie powiedział w życiu. Ja też nie. Jakby myślę, że to wiesz, no nie przynosi nam to jakiejś dużej ujmy, no bo po prostu z tymi banknotami rzeczywiście jest trudniej. Oczywiście ktoś powie, że są symbole przecież w lewym górnym rogu, tak bodajże? To ja zazdroszczę zmysłu wyczucia ale tych właśnie symboli, bo ja to go pierwsze nie mam po prostu. Znaczy to, wiesz co, no to generalnie to jest słabo dość wyczuwalne, tym bardziej jak ten banknot przejdzie przez ileś tam rąk, owszem, jak on wyjdzie pachnący z mennicy, to może jeszcze. To nawet natomiast jeszcze, ale te wiesz, te figury tam zapamiętaj, co, czym jest, gdzie. No. Znaczy figury to, no wiesz, to jest kwestia tak samo jak ja nigdy nie pamiętam, a w sumie mógłbym, kto jest na jakim banknocie, tak? Jagiełło tam chyba na 200 jest, tego nie pamiętam.
No akurat to, że kółko na 20, kwadrat na dyszce i tak dalej, to pamiętam, z tym nie mam problemu, ale jakby rozumiem, że nie każdy ma do tego głowę. Zwłaszcza jeden teraz, to, a zwłaszcza teraz, jak z tych banknotów jednak korzystamy rzadziej. No chyba, że jak twój kolega, jesteśmy miłośnikami gotówki, nie wierzymy bankom i po prostu chcemy mieć pieniądze przy sobie, w walucie i tyle. Dwa, że to jest też takie trochę podejście no jakby wolnościowe do tego, tak? No bo jednak wiesz, to wszystko ma plusy i minusy, tak? Bo jeżeli płacimy gdzieś gotówką, no to ta transakcja może być mniej taka do zweryfikowania i tak dalej, w momencie kiedy płacimy kartą, no to wszystko jest w systemach, czy płacimy blikiem. W ogóle ja uwielbiam blika, bo tutaj przecież w porównaniu do karty, nawet przed zapłaceniem my wiemy, ile zapłacimy. To jest w ogóle rewelacja. Ale z kolei, słuchaj, tego samego dnia była taka sytuacja, że jadąc taksówką, pan stwierdzi, że o, jemu się zepsuł mu się terminal i kartą nie możemy zapłacić. Aha. No i w momencie, kiedy my mu płacimy gotówką, a jeszcze on nam, kolega nie wziął paragonu. No i w tym momencie, i rzeczywiście potem tak zaczął to analizować, okazało się, że najprawdopodobniej go taksówkarz troszkę oszukał. Tak, naciągnął go. W momencie, gdyby to była płatność kartą, no jest dowód, tak? No on nawet nie musi mi dawać paragonu, ja mam po prostu czarno na białym. Ale ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Ja nie lubię banknotów, znaczy ogólnie pieniędzy. Też ze względu na to, że po prostu to jest takie moje jakieś, po prostu taka moja jakaś fobia dziwna wewnętrzna, że po prostu mam świadomość, przez ile rąk te pieniądze przeszły. I po prostu ja obsesyjnie wręcz, kiedy biorę do rąk pieniądze, no tak jak w tej audycji będę to robił, to mam po prostu koło siebie butelkę spirytusu, nie po to, żeby go pić, tylko po to, żeby go po prostu... Dezynfekować ręce. Tak. I to jakby to mnie po prostu, wiesz, odrzuca od tych pieniędzy. No, a po pandemii to te opory takie to są tym bardziej uzasadnione. No tak, ale tak jak mówię, z drugiej strony są takie sytuacje, gdzie warto taką aplikację mieć, tym bardziej, że wprawdzie te modele subskrypcyjne, no, czy inaczej, to podejście jest takie troszkę, no może mało elastyczne twórców aplikacji, ale mamy możliwość po pierwsze przetestowania aplikacji w wersji darmowej, a po drugie możemy sobie też ją w wersji płatnej przez 14 dni wypróbować. Więc to nie jest tak, że że potem płacimy za kota w worku. No nie? To prawda. No. Więc ja myślę, że tak jak mówię, no ja jej używam, a ja jestem człowiekiem, który gotówki jakoś nie lubi, ale tak jak mówię, to jest tak, że w 9 sytuacji na 10 nie będę potrzebował, a w tej 10 będę. Dokładnie. No i co wtedy? I warto mieć, warto sprawdzać. Jak rozumiem, Cash Reader sprawdzi nam banknoty, ale bilonu nie. Nie, bilonu nie sprawdzi. Niestety, no to już jest trochę trudniejsza pewnie jakaś sprawa. No i też tego bilonu jest naprawdę mnóstwo. No na całe szczęście mam wrażenie jednak, że bilon jest troszeczkę łatwiejszy. Przynajmniej te nominały typu tam dwójka, złotówka, piątka, no to są to zdecydowanie łatwiejsze do odróżnienia. To ja nawet zapamiętałem, jaka moneta wygląda, a też bardzo, bardzo rzadko korzystam z gotówki. Natomiast też, no zobacz, jeżeli już się odnosimy właśnie do tych takich kwestii wakacyjnych, no bo jednak... No, ja tam się staram gdzieś co roku w fajne miejsce sobie pojechać i fajnie jest odwiedzić inne miejsce, inną kulturę poznać. No to jednak takie napiwki typu dolar to jest banknot. Euro, no to jedno euro to jest moneta wprawdzie, tam chyba piątka jest już w banknocie, tak? Więc 5 funtów też jest w banknocie. Nie wiem, jak jest. Chyba nie mam mniejszego nominału, ale
no z drugiej strony też jakby ja będąc na wakacjach, no jakby wiadomo, gdzieś tam nie daję jakichś mega dużych napiwków, no ale też nie będę dawał no na przykład w monecie jednego funta przykładowo, tak, bo to też tak trochę dziwnie wygląda, nie, nawet. No to też prawda. Moim zdaniem osobiście na przykład, nie? Nie bardziej, wiesz, bardziej to mi chodziło o to, żeby po prostu te monety, to kiedy mamy do rozliczenia się za jakąś tam drobną kwotę albo dobić do reszty, tak, gdzieś tam, no to, ale tu już jest sprawa zdecydowanie prostsza, przynajmniej jeżeli monety, chodzi tak, o złotówkę. No ja miałem na przykład monety, wiesz co, bo na przykład w Turcji jak byłem i tam się płaciło za przejazd tymi takimi autobusikami, to bodajże od osoby to było właśnie euro. Jak euro. Dobrze pamiętam, te tak zwane dolmusze, tak? To tak, coś nazywało. Takiego, tak, widzisz. No to tam się płaciło właśnie monetami, no bo euro albo 2 euro. I to ten bilans się łatwo w miarę rozpoznaje. To jest o wiele prostsze. Zresztą nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale tam nawet jest chyba wygrawerowana ta cyfra na awersie bądź rewersie, już teraz nie pamiętam, jak to jest. Całkiem możliwe, jakby... też nie pamiętam, jak to wygląda. Może ktoś pamięta, to nam powie. Zresztą właśnie, przecież my jesteśmy na żywo, więc możecie do nas pisać, możecie do nas też dzwonić. Facebook, YouTube, to się poleca do pisania. kontakt.tyflopodcast.net również. A dla tych, którzy chcą pogadać z nami tu na żywo na antenie Tyflo Radio, no to tyflopodcast.net/Zoom. Aplikacja na Windowsa też jest do waszej dyspozycji. Co prawda na iOS-a na razie jeszcze nie, bo tam Arek walczy. Dzielnie pracuje. Tak, dzielnie pracuje nad Tyflo Centrum, ale miejmy nadzieję, że niedługo wróci do nas ta aplikacja i będziecie mogli z niej korzystać przynajmniej ci wszyscy, którzy się zapisaliście na test flighta. No dobrze, Wojtku, to co? Myślę, że powoli możemy już przechodzić do aspektów praktycznych naszej dzisiejszej audycji i demonstracji. Dziś przede wszystkim będziesz pokazywał Cache Readera na Androidzie, chociaż o iOS-a też zahaczymy. Zahaczymy, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego, to taka mi myśl wpadła do głowy, że chyba też ten odsetek ludzi korzystających czy obracających banknotami wśród osób niewidomych, to mogą być właśnie ludzie starsi na przykład, którzy z tą gotówką są jakoś tak bardziej związani. Zgadza Więc się. Więc ewentualnie jakby to bardzo chętnie właśnie się dowiem. Napiszcie, zadzwońcie, jak to u was jest. No moja mama na przykład, no to tylko gotówka na przykład, tak? Mhm. Jasne, że ma tam kartę, ale no generalnie to jest gotówka. No tak, i rzeczywiście my będziemy pokazywali, ja będę pokazywał trochę na Androidzie, trochę na iOSie, już mówię, z czego to wynika. Otóż postanowiłem tak to sobie zrobić, że na Androidzie mam wersję darmową, póki co, ponieważ Android to jest taki telefon, który oprócz tego, że służy mi do pracy, no to tak naprawdę gdzieś tam mniej go wykorzystuję niż iPhone'a. iPhone jest moim głównym telefonem i na nim mam, jak wspomniałem, wersję tą pełną, płatną. I też pokażę wam, jak to właśnie wygląda, no bo aplikacja w wersji darmowej ma pewne obostrzenia, tak? Nie wszystkie funkcje są dostępne. Zobaczymy sobie, jak to wygląda i później zobaczymy właśnie, jak to też wygląda na iPhone'ie w tej wersji pełnej. Przed audycją nawet z Michałem rozpoznawałem pewien banknot, jeszcze z czasów właśnie, kiedy byłem w Egipcie, czyli z wakacji. No i właśnie on nie był dostępny właśnie w wersji tej darmowej, ale dostałem też komunikat, że ten banknot nie jest dostępny w wersji darmowej na iPhone'ie w tej wersji płatnej już. iOS go rozpoznał, chociaż no trochę to trwało, bo banknot już trochę przeszedł. Trochę tak. Nie tylko przez twoje ręce. To dezynfekcja wskazana potem. Tak. No dobra, to odblokujmy sobie. Ustawienia, przycisk. I teraz tak, zanim sobie zaczniemy też te banknoty rozpoznawać, w ogóle po aplikacji się poruszać. 5 kwadrat bliskich jest warte około 1 złotego. To ja powiem tak.
Wypróbuj pełną wersję za darmo przycisk. Okay. Że być może ja czegoś nie wiem, natomiast korzystam z czytnika komentarzy. I sytuacja jest taka, że RH Voice, ta synteza, nie czytała mi symbolu euro. Być może czegoś tam jeszcze nie dopatrzyłem w ustawieniach samego syntezatora, natomiast przełączyłem się na potrzeby dzisiejszej audycji po prostu na silnik syntezy Google. Kiedy sobie otworzymy aplikację... Nominał dostępny tylko w pełnej wersji. On już tam ściąga pewne nominały z biurka. To usłyszycie... O, taki właśnie... dźwięk. To oznacza, że aplikacja już jest gotowa do rozpoznawania banknotów. Oczywiście wiadomo, najpierw tam trzeba te wszystkie zgody wyrazić, dostęp aparatu do aparatu i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. Jeżeli ją instalujemy, to trzeba dać dostęp do... Ja to może na chwilkę jeszcze włączę. To trzeba trzeba dać tak, do aparatu... No tak, standardowe są to kwestie na Androidzie. Mamy od razu możliwość wykupienia wersji pełnej, skorzystania z wersji próbnej na 14 dni właśnie, no albo możemy dać kontynuuj w tej wersji po prostu podstawowej. Okej, to może wejdźmy sobie do ustawień tegoż przycisku. I ten przycisk jest na samym dole. Całe jakby okno, no to jest podgląd kamery, natomiast na samym dole... Równoczesne rozpoznawanie jest mniej wiarygodne. Wybierz walutę, gdy tylko to możliwe. I tutaj dostajemy komunikat, ponieważ mamy... Wypróbuj pełną wersję za równoczesne rozpoznawanie wszystkie waluty w tym samym czasie. Właśnie, ja mam ustawioną taką opcję rozpoznawanie walut, jednoczesne rozpoznawanie walut w tym samym czasie, co oznacza, że... Niezależnie od tego, jaki ja banknot podłożę, w jakiej on będzie walucie, jeśli tylko ta waluta oczywiście jest obsługiwana przez CashLeader, no to on ją wykryje. Ale jak słyszymy, ten komunikat właśnie mówi nam o tym, że to może być troszkę mniej dokładne. Ustawienia przycisk. I pod spodem to są takie w ogóle dość szerokie. One chyba zajmują całą długość od lewej do prawej ekranu, te przyciski. I jak sobie tam klikniemy właśnie ustawienia, to... Ustawienia przycisk. Przestanie klikać. Ustawienia. Okej, fajnie. Przelicz na walutę krajową CashLeader. CashLeader. I... Ustawienia przycisk. Dobra. Ustawienia. Rozpoznawanie niedostępne. Ustawienia. Rozpoznawanie niedostępne. Ustawienia wibracji. Wibracje nie są dostępne. Rozpoznawanie niedostępne. Wybierz walutę, obecnie rozpoznaje wszystkie waluty w tym samym czasie. Tak, od tego możemy zacząć, że tutaj sobie wybieramy, jaką walutę chcemy rozpoznawać. I tak jak już chyba wspomniałem na początku, tych walut jest naprawdę, słuchajcie, dużo. Nie wiem, czy jest sens pokazywać. Możemy pokazać, jakie to są waluty. Co fajne, jeżeli kogoś to interesuje, to możemy też sobie sprawdzić od razu, jaki kraj ma jaką walutę. Mnie to na przykład interesuje, bo lubię wiedzieć, w jakim kraju obowiązuje dana waluta. Przelicz na walutę krajową, CashLeader przeliczy. Wybierz walutę, obecnie rozpoznaje wszystkie. Wybierz walutę. No i tutaj możemy sobie wybrać walutę. Wybierz z listy poniżej walutę, która ma być rozpoznana. Skontaktuj się z nami, jeśli twojej waluty nie ma na liście. Czy chcesz sortować banknoty w różnych walutach? Użyj przycisku u dołu ekranu, aby rozpoznać wszystkie dostępne waluty równocześnie. No i właśnie. Tu mamy całą listę. Unia Europejska. Czeskie korony sponsorowane przez Hello Bank. Polski złoty pobierz. Tak, na samej górze listy mamy polski złoty, co jest też fajne, że nie musimy się przez tą listę przewijać, że nie jest to alfabetycznie na przykład ustawione. Czeskie korony sponsorowane przez Hello Bank. A o co chodziło z tym polski złoty pobierz? No bo gdyby to było pierwsze uruchomienie, to on sobie pewnie musi zaczytać jakieś pakiety danych. Jak to kliknie, to się nie stanie. Ale generalnie na początku on sobie musi pobrać całe te pliki z tymi walutami, bo aplikacja działa też offline, co ewentualnie możemy też sprawdzić. Euro, forint węgierski, funt irlandzki, korona duńska, korona szwedzka, kuna chorwacka, lej rumuński, lew bułgarski, Europa, denar, dinar serbski, dram, franki szwajcarskie, funt brytyjski. Hrywna ukraińska sponsorowane przez CashLeader. Korona islandzka. Korona norweska. Lira turecka. Marka bośniacka. Rosyjski rubel. Rubel naddniestrzański. Szkocki funt. Rubel. Rosyjski rubel. Czy jeszcze chyba białoruski gdzieś był, ale... Rubel naddniestrzański. Szkocki funt. Lej mołdawski. Lek. Rubel białoruski. O, jest właśnie. Afryka. Cedi. Dinar algierski. Dinar tunezyjski.
Dirham marokański. Frank CFB CAO. Frank burundyjski. Frank kongijski. Frank rwandyjski. No i to jest też właśnie ciekawe, że sobie można... Mnie to na przykład gdzieś tam historia interesuje, no więc w tych krajach Francja była obecna przez no dość długo, więc jakieś tam są pozostałości, tak? Frank środkowoafrykański. Funt egipski. Funt południowo-sudański. Tutaj z kolei obecni byli Brytyjczycy, więc mają funt na przykład. Funt sudański. Rand południowoafrykański. Rupia Mauritiusu. Szyling kenijski. Szyling tanzański. Szyling ugandyjski. Bir. Dolar liberyjski. Frank komoryjski. Kwacha zambijska. Naira. Ameryka Północna. Dolar amerykański. Dolar kanadyjski. No i słuchajcie, jest tego dużo. Nie wiem, Michale, czy pokazujemy wszystko? No, myślę, że wystarczy. No, jest tego pokaż na pewno, może ewentualnie, dużo? Jak sprawić, żeby wszystkie były rozpoznane. Tak, 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 tak. Tutaj sobie zjeżdżamy po prostu na całą, na dół samej listy. Najlepiej sobie ją przewinąć dwoma palcami po prostu od dołu do góry. I... W tym trybie CashLeader porównuje twój wszystkie waluty równocześnie. O, właśnie. W tym trybie CashLeader porównuje twój banknot z 661 banknotami wszystkich walut, które potrafi rozpoznać. Dlatego konieczne jest pokazanie jak największej powierzchni banknotu, aby uzyskać prawidłową identyfikację. Trzymaj telefon w jednej ręce, a banknot w drugiej. Aby mieć pewność, że tylny aparat telefonu jest skierowany na banknot, połóż rękę, w której trzymasz telefon, na nadgarstku dłoni, w której trzymasz banknot. Takie postępowanie ułatwia niezawodną identyfikację poprzez wytworzenie idealnej odległości między telefonem a banknotem. Okej, okay, czyli mamy nawet taką swoistą instrukcję obsługi, jak to wszystko wykonać, żeby to dobrze zadziałało. 661 banknotów. No sporo. Sporo. Wybierz wszystkie waluty w tym samym czasie. Wybierz wszystkie waluty w tym samym czasie. CashLeader. I kliknąłem sobie w to i przeniosło mnie znowu do ekranu głównego. Ustawienia przycisk. Wracam sobie jeszcze do ustawień, bo to nie wszystko. Przelicz na walutę krajową. CashLeader przeliczy zidentyfikowany nominał banknotu na walutę krajową. Nominał banknotu i wartość w walucie rodzimej są ogłaszane łącznie. I to jest druga rzecz, która mi się bardzo spodobała w CashReaderze. Gdy to sobie włączymy, to... Kiedy już CashLeader nam rozpozna walutę, dowiemy się też, ile ona jest warta w naszej rodzimej walucie, czyli w polskich złotych. No chyba, że sobie ustawimy inną walutę domyślną. Czyli fajna sprawa, no ale tutaj będzie właśnie ciekawa rozbieżność między iOS-em a Androidem, no bo okazuje się, że nie są zaktualizowane dane dotyczące kursów walut na iOS-ie. One są z 23 marca, no czyli już troszkę czasu, troszkę wody w Wiśle upłynęło i to rzeczywiście jest ciekawe. Ja już tam napisałem do autorów aplikacji, czemu tak to się dzieje, nie wiem, co się tam podziało. Nie ma opcji jakiejś aktualizacji czy odświeżenia, po prostu nie wiem, o co chodzi. Aktualizacja do wersji pełnej. Używasz darmowej wersji, w której identyfikacja jest limitowana tylko do denominacji małych banknotów. Dla pełnej identyfikacji wykup pełną wersję aplikacji w planie, który pasuje do twoich potrzeb. No i dostajemy tu informację, tak, że ta aplikacja w swojej wersji podstawowej rozpoznaje niskie banknoty. Dodam od razu, że jeżeli chodzi o polską walutę, to jest 10 i 20. Ustawienia wibracji. Wibracje nie są dostępne. Aktualizacja. Przelicz. Wybierz walutę. Obecnie rozpoznaje wszystkie waluty. Rozpoznawanie. Wybierz. Przelicz na walutę krajową. CashLeader. Przelicz na walutę krajową. To sobie wejdziemy. Włącz przewalutowanie, pole wyboru zaznaczone, data aktualizacji kursu wymiany 10 sierpnia 2023 roku 16:12. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Czy Michał, to dzisiaj jest, tak? No tak. No tak. 10. To dzisiaj, nawet podaję godzinę. Ustaw rodzimą walutę, twoja rodzima waluta to polski złoty. No i to są takie informacje, które też myślę, że... Natomiast Wojtku, są... taka ciekawostka, bo ja sobie otworzyłem teraz iOS-ową apkę CashLeadera, bo też mam. No. I zobacz... Czyli to jakby u ciebie się coś nie zaktualizowało. O, no to jest ciekawe. No to spróbuję po prostu, wiesz co, zamknąć, odpalić ponownie i może coś aktualizuje. No to jest ciekawe. No widzisz. Ja to zresztą wam pokażę może zanim tą aplikację zamknę, żeby nie było, że ja tam coś sobie wymyślam. No ale okej, okay. Czyli wiemy już, że CashLeader może nam rozpoznać 661 banknotów, ponad 100 walut, może dokonać automatycznego przewalutowania na naszą walutę albo tą walutę, którą sobie ustawimy jako tą domyślną, że darmowa wersja będzie nam odczytywała tylko niskie
wartości tych nominałów. W przypadku polskich złotych to będą dziesiątki i dwudziestki, ale nadal też będzie to przewalutowanie też będzie dostępne. To ciekawe. Co tam jest dalej? Ustawienie. Przelicz na walutę krajową, kaszlider przeliczy z identyfikacji. Aktualizacja do wersji pełnej, używasz darmowej wersji. Ustawienia wibracji. Wibracje nie są dostępne, gdy kaszlider rozpoznaje wszystkie waluty równocześnie. Ustawienia wibracji będą dostępne po wybraniu waluty. Niedostępne. O co tu chodzi? Generalnie, jeżeli nie chcemy, żeby aplikacja nam głosowo oznajmiała, jaki mamy banknot, jaki banknot został rozpoznany, to możemy sobie włączyć opcję wibracji. Tak jak słyszeliście, ona będzie dostępna tylko dla jednej konkretnej waluty, czyli musimy sobie ustawić rozpoznawanie tylko jednej waluty i wtedy, jeżeli chodzi o polskie złote, to będzie to w ten sposób wyglądało, że dziesiątka to będzie jedna wibracja, dwudziestka to będą dwie wibracje i tak w górę. Czyli 20, 10, 20, 50, 100, 200 i 500. Gdzie 500 to będzie 6 kolejnych wibracji. No tak, to jest zrozumiałe, dlaczego ta opcja nie działa przy walutach wszystkich. No bo jak ma określić wibracją, jaka to waluta? Jaka to waluta, prawda? Więc trzeba sobie, ale jest to fajna opcja, jak ktoś sobie chce, nie ma słuchawek na przykład, a chce sobie szybko tam gdzieś tam rozpoznawać, te wibracje mu wystarczą, no to jak najbardziej. Aktualizacja do wersji pełnej, używasz do ustawienia wibracji, wibracje nie są dostępne, gdy kaszli. Wersja odczytu banknotu, denominacja z walutą. Sygnał dźwiękowy w trakcie rozpoznania. Wersja odczytu banknotu, denominacja z walutą. Wersja odczytu banknotu. Możemy sobie ustawić, co on ma. Denominacja z walutą zaznaczone. Tylko denominacja nie zaznaczone. Co on ma zrobić, tak? Denominacja z walutą zaznaczone. Ja mam to zaznaczone, czyli... Tu ja mam wrażenie, że to jest w ogóle złe tłumaczenie. Jest źle tłumaczenie. Bo denominacja to przecież było to co mieliśmy na początku lat 90., tam chyba w 90., którym? Czwartym? Czwartym roku. Tak, tak. Gdzie się pozbywaliśmy milionów, miliardów i tak, zamienialiśmy je na wartość. Setki. Ja podejrzewam, że tu chodzi o to, Michale, że po prostu... Denominacja z walutą zaznaczone. Wtedy dostajemy przelicznik że wraz to powinien z walutą, być chyba? Nominał, z, jakby nominał z walutą, a nie tak. Denominacja. Denominacja z walutą zaznaczone. Denominacja z walutą zaznaczone, tylko denominacja nie zaznaczone. Albo tylko nominał. Czyli dokładnie. Jakby bez waluty chyba. No. Tak, bo tu nawet nie chodzi o to przeliczanie, tylko czy mamy załóżmy tylko złotówki, czy 5 złotych na przykład, albo tylko 5. Tak ja to rozumiem. Ustawienia. Aktualne ustawienia wibracje nie są dostępne. Wersja odczytu banknotu sygnał dźwiękowy w trakcie rozpoznawania pole wyboru zaznaczone, aby się upewnić, że aplikacja została aktywowana i poprawnie rozpoznaje nominały, możesz włączyć okresowy sygnał dźwiękowy. No, kolejny to, o czym błąd mówiłem. W tłumaczeniu. Tak, znaczy błąd literówka. Pisowni, no tego, tak. Lampa błyskowa pole wyboru zaznaczone światło z lampy błyskowej poprawia wskaźnik rozpoznawalności w ciemności. Światło zostanie wyłączone automatycznie po opuszczeniu aplikacji. No, to też dla wielu osób niewidomych to nie ma znaczenia, ale jest to ważne, bo wiadomo, że im jaśniej ten odczyt będzie dokładniejszy, tak? Taki, no. Ale i bateria się szybciej będzie zużywać. Wysłać nam zdjęcie do kontroli, możesz włączyć przycisk. Lampa błyskowa pole wyboru zaznaczone. Przełącz tylny i przedni aparat, użyj tylnego aparatu. Tu możemy sobie po prostu zdecydować, bo rzeczywiście... No nie wiem, jak ty, Michale, ale ja nie kładę banknotu na lewym nadgarstku i tak dalej, to pewnie każdy ma swój sposób, żeby sobie rozpoznawać te banknoty i na przykład ktoś sobie woli, żeby aparat przedni szczytywał ten banknot. No to fajnie, że taka opcja jest. No co nie jest najlepszym pomysłem, oczywiście trudno komuś tego zabraniać, skoro jest taka opcja, natomiast ja też bym chyba jednak był i za tym, żeby korzystać z aparatu tylniego, bo przedni nie ma doświetlenia. No nie ma. To więc, też prawda. No będzie gorsza ta jakość i zresztą no, mniejszą rozdzielczość ma ten aparat. Faktem, że w przypadku banknotów to może nie jest jakoś tak super istotne, żeby to było w nie wiadomo jakiej rozdzielczości skanowane. Natomiast też trzeba niestety brać pod uwagę to, że my jesteśmy średniej klasy fotografami z tendencją do słabych po prostu. I zdjęcie, które zrobimy, no to nie zawsze może być jakieś super dokładne. Więc ta aplikacja będzie musiała się zdecydowanie więcej domyślać. Mhm. No i tu właśnie wiesz, jak będziemy mieli dużo różnych banknotów z różnych walut, no to ta dokładność może maleć. A propos zdjęć, to możemy autorom też wysłać
Wyślij nam zdjęcie do kontroli, pole wyboru niezaznaczone. Jeśli chcesz wysłać nam zdjęcie do kontroli, możesz włączyć przycisk, który pojawi się na ekranie głównym. Kliknij przycisk, kiedy uważasz, że aplikacja podaje nieprawidłowe wyniki, a my to zweryfikujemy. Z upływem czasu pozwoli nam to usprawnić rozpoznawanie. Dziękujemy. Nie udostępniamy i nie przechowujemy nadesłanych zdjęć. Zdjęcie zostanie usunięte po weryfikacji. No, chyba jest to zrozumiałe. Wsparcie niedostępne. Nie wiem, czemu niedostępne. Być może chodzi właśnie o to, że to jest wersja... Bo nie kupiłeś wersji pełnej, to może dlatego. Link do pobrania, znasz kogoś, kto potrzebuje cash ID. No i tutaj już. Wyślij mu link, wyślij do nas e-mail, jeśli masz problemy z korzystaniem z naszej aplikacji lub masz pomysły na ulepszenia, napisz do nas e-mail. Okej. Okay. Oceń cash ID, pozostaw swoją opinię, polityka prywatności. Wyślij nam zdjęcie kontroli. Pole wyboru niezaznaczone. Jeśli chcesz wysłać nam zdjęcie kontroli, możesz włączyć przycisk, który pojawi się na ekranie głównym. Kliknij przycisk, kiedy uważasz, że aplikacja podaje nieprawidłowe wyniki, a my to zweryfikujemy. Z upływem czasu pozwoli nam to usprawnić rozpoznawanie. Dziękujemy. Nie udostępniamy i nie przechowujemy nadesłanych zdjęć. Zdjęcie zostanie usunięte po weryfikacji. Wypróbuj pełną wersję za darmo przycisk. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia. Ustawienia przycisk. Wypróbuj pełną wersję za darmo przycisk. Halo, halo? Czy je słyszymy? Tak, jak najbardziej. A, okej, okay, dobra. Bo tutaj coś, jak słyszałeś, oszalał syntezator Google'a. Dobra, no więc to jeżeli chodzi o taką wstępną konfigurację tego wszystkiego. Teraz sobie zobaczmy na ekranie głównym, co my tu mamy ustawione. Ustawienia przycisk. Wypróbuj pełną wersję za darmo przycisk. Równoczesne rozpoznawanie jest mniej wiarygodne. Wybierz rozpoznawanie wszystkie waluty w tym samym czasie. Dobra, no to co, Michale, przejdźmy już do sedna, czyli do tego, jak on rzeczywiście rozpoznaje. Rozpoznaje banknoty. Słychać pierwszy banknocik na tapetę. 5 funtów brytyjskich jest warte około 25 zł i 90 groszy. No. 5 funtów brytyjskich jest warte około 25 zł i 90 groszy. 5 funtów brytyjskich. Szybka akcja. To... I też tak, dość szybko mi się wydaje to ogarnął. I to jest też o czym mówiłem, że tylko te niskie nominały będą rozpoznawane, ale nie ma tragedii. Jeżeli właśnie sobie jedziemy na wakacje, chcemy dawać na piwki, no to myślę, że nie będzie problemu. Kolejny banknocik. 5 dolarów amerykańskich jest warte około 20 zł. 5 dolarów amerykańskich jest warte około 20 zł. Niektórzy właśnie lubią ten taki szelest banknotów. No to też gdzieś tam ma taki swój urok. A ja w ogóle powiem ci, Michale, że te 5 funtów brytyjskich to jest bardzo ciekawa waluta, taki banknot jakby, bo on jest taki cały jakby ofoliowany. I ja gdzieś słyszałem, że te banknoty można prać. No, to myślę, no ciekawe, nie? Tak, to zdecydowanie. I to wcale nie mowa o takim praniu, które się w kontekście pieniędzy rozumie nieco inaczej, ale rzeczywiście mowa o dosłownym praniu. No to faktycznie interesujące jest. Wiesz, tak pół żartem, pół serio, to sobie pomyślałem, że skoro to są funty brytyjskie, no to znając słynną brytyjską pogodę, to może oni się już tak zabezpieczają. No właśnie, ale dużo to... by tych banknotów rozmokło. Coś może być na rzeczy. No, a jak ktoś oglądał Świat według Kiepskich, to tam nawet Ferdynand otworzył pralnię pieniędzy, więc... Dokładnie. No. Dobra, zobaczmy, co mamy jeszcze na tapecie. O. To chyba ten funt egipski. Tak, chyba tak właśnie. Dajmy mu chwilkę. Nominał dostępny tylko w pełnej wersji. O, super. No i tutaj mamy już jasną i klarowną informację. Ja go sobie odkładam, tego funciaka. No jest taki już zużyty. Rzeczywiście. Dobra. Cóż my tu jeszcze mamy dalej? 100 koron czeskich jest warte około 18 zł. 100 koron czeskich jest warte około 18 zł. Czyli 100 koron również rozpoznał. Dobra. No oczywiście ten dźwięk, jak kogoś wkurza, mnie na przykład irytuje, więc ja go zostawiłem na potrzeby audycji, ale ja mam dźwięki wyłączone ogólnie. No, to mi się do szczęścia nie przydaje. 5 euro jest warte około 22 zł. O, no i tu właśnie miałem problem, że RH Voice niestety podawał mi tylko cyfrę 5. No, więc... się szybko na Google'a przerzuciliśmy. Tak się przedstawia, Michale, sytuacja, jeżeli chodzi o zagraniczną walutę. Takie właśnie wybrałem raczej, no, najbardziej oczywiste, takie gdzieś tam dolary, tak, te funty, euro.
A i tak pokazujemy tu, że aplikacja faktycznie rozpoznaje różne te banknoty. Różne. A teraz przejdźmy sobie do naszej rodzimej waluty. 20 zł. Okej. Okay. 20 zł. A, jeszcze taka ciekawa informacja dla osób słabowidzących. W momencie, Michale, kiedy banknot zostanie rozpoznany, to zarówno właśnie informacja o tym, jaka to jest wartość, jak i no, w przypadku tej zagranicznej waluty, to przewalutowanie pojawia się w formie tekstowej na ekranie i na przykład, wiesz co, wiem, że te cyferki są dość duże i że można jakby je w miarę dobrze dojrzeć. A no to myślę, że też jest istotne i łatwe, że to jest łatwe do sczytania. Tak. Bo na przykład, wiesz, no może się tak zdarzyć, że osoba słabowidząca sobie tego będzie używała, nie chce mieć komunikatów głosowych, no tak. Tylko będzie miała jakby, wiesz, taką lupę w pewnym sensie, tak? Zgadza się. Okej, okay, następny. Nominał dostępny tylko w pełnej wersji. Okej, okay, czyli jest wersji. To coś już powyżej 20 zł. Idźmy dalej. Zobaczmy, co tu mamy. Nominał dostępny tylko w pełnej wersji. A właśnie, czyli jednak tutaj jakieś problemy się pojawiają. Zobaczymy. 10 zł. O. 10 zł. 10 zł. Ale dyszkę rozpoznał. I dość szybko, mogę jeszcze z drugiej strony. 10 zł. 10 zł. Naprawdę 10 no, zł. Mam takie wrażenie, że ogarnia to naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. No i tak ta aplikacja wygląda, słuchajcie, na Androidzie. Może pozbędziemy się już tego uporczywego klikania, stukania, dobra. Zobaczmy teraz rzeczywiście, jak to wygląda na iOSie. Ja tutaj sobie jakoś postaram się tak to w miarę wszystko 19:45. Ogarnąć. No, jest słyszalne, o, elegancko. I tak, i pokażę wam jeszcze to, o czym mówiłem, Michale, żeby nie było, że ja tutaj jakieś snuję dziwne opowieści. Ustawienia, przycisk. Cofnij, pełna wersja jest aktywna. Wybierz walut, obecnie pełna, używasz pełnej wersji z miesięczną subskrypcją. Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na 19 grudnia 2023 roku. A, to może jak pokażemy, to jeszcze na koniec sobie te ceny rzeczywiście zobaczymy tak dokładnie, ale... Zarządzaj subskrypcją. Przycisk. Używasz pełna wersja. Wybierz walutę. Obecnie rozpoznajesz. Wybierz walutę, która powinna być rozpoznana przez wybór waluty. Nagłówek. Ustawienia. Cofnij. Przycisk. Wybierz walutę, która powinna być rozpoznana przez aplikację. Obecnie rozpoznaje wszystkie waluty w tym samym czasie. Tak. Wybierz walutę. Przycisk. Pełna wersja jest aktywna. Używasz pełnej wersji z miesięczną. Zarządzaj subskrypcją. Przelicz na walutę krajową. Nagłówek. A, to będzie. Zaszlider przeliczy zidentyfikowany nominał banknotu na walutę krajową. Nominał banknotu i wartość w walucie rodzimej są ogłaszane łącznie. Twoja rodzima waluta to złoty polski. Ustaw rodzimą walutę. Wyłącz przewalutowanie. Ustaw. Wyłącz. Wartość banknotu po przewalutowaniu. Wyłącz przewalutowanie. Przycisk. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany. 28.03.2023. A? Ciekawa sprawa. Dobra, wiesz co, no ja go mogę zamknąć teoretycznie, ale no nie sądzę, żeby to coś dało, ale no zamknę go. Ekran przełącz. Wybór waluty. Facebook. Cash Leader. Cash Leader. Zamykam Cash Leader. Dobra, odpalimy go ponownie. Wyjście ekranu Braille'a. AS. Jeden Cash Leader. Otwieram Cash Leader. Orientacja pionowa. Ustawienia. Przycisk. No i możemy sprawdzić. Ustawienia. Przycisk. Czy coś tam się zmieniło? Używasz zarządzę. Przelicz na walutę krajową. Cash Leader przeliczy się identyfikację. Twoja rodzima waluta to złoty polski. Ustaw rodzimą walutę. Przycisk. Wyłącz przewalutowanie. Przycisk. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany. 28.03.2023. No i jest tak samo. Ja tam klikam sobie w to. Wartość banknotu po przewalutowaniu, ustawienia, nagłówek. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany. 28.03.2023. Jak rozumiem, ten gest taki odświeżania, trzy palce w dół, to też nic nie da. To czy trzy palce w górę bardziej, ale... Nie, w dół, dobra. Od góry w dół, dobra? No wiesz co? Chyba nie. Przelicz na walutę krajową, nagłówek. Już zobaczymy. Zaszlij, twoja rodzima waluta to złoty polski. Ustaw rodzimą walutę. Wyłącz przewalutowanie.
Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany 28.03.2023. Wiesz co, ewentualnie ja bym sprawdził jedną rzecz jeszcze. Jak wejdziesz sobie w te waluty i czy tu nie będziesz miał na przykład przy złotówkach jakiegoś przycisku pobierz i czy on faktycznie nie spowoduje wykonania jakiejś akcji. Wyłącz przewalutowanie. Przycisk. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji. Wyłącz. Ustaw rodzimą walutę. Przycisk. Cofnij. Przycisk. Wybierz rodzimą walutę. Szukaj. Złoty polski. PLN. Afgani afgańskie. Złoty polski. PLN. Ale nic. Cofnij. Przycisk. Ustawienia. Wyłącz przewalutowanie. Wartość banknotu po przewalutowaniu ma jedynie charakter informacyjny. Data aktualizacji kursu wymiany. 28.03.2023. No nie chcę być inaczej. No nie wiem. No... cóż, może mój iPhone sobie jeszcze żyje. Inna rzecz, że ja dawno nie używałem Cash Leadera i kiedy odpaliłem teraz, to u mnie pojawiła się informacja o aktualizacji, więc być może po prostu ty go używałeś częściej i no szkoda tylko, że nie da się tego jakoś wymusić, tej aktualizacji, żeby faktycznie ona była tak bieżąca. Nic mi o tym nie wiadomo, nie wiem, może ktoś coś tutaj nam pomoże, a po prostu może coś się wiesz. Może być tak, że gdybym aplikację wyinstalował, zainstalował na nowo, to byś coś wiesz, no to tak czasem bywa. Zgadza się. No, natomiast my pokażemy teraz, co my pokażemy, panie Michale. Pokażemy, że aplikacja sobie poradzi z tymi funciakami brytyjskimi, nie, egipskimi, przepraszam bardzo. Rozpoznawanie wszystkich walut w tym samym czasie. Dobra, ja tutaj tak jakoś mikrofon, żeby to było w miarę słychać. Tutaj nie mam dźwięków, jak słyszycie, nic tam nie. Już aplikacja rozpoznaje. Znaczy na razie próbuję rozpoznać. Na razie nie za bardzo rozpoznaje. Tak. 10 funtów egipskich jest warte około 1 zł. O, było słychać? A to był ten, tak, było oczywiście. To był ten około 1 zł. Trudny przypadek. Tak, był trudny, no bo tak jak mówię, no trochę kilometrów to przebyło w kieszeniach, nie w kieszeniach. Jest to już taka pamiątka, bym powiedział, tak, z tych naszych wakacji egipskich. No, ale jak słyszycie, rozpoznaję. A teraz zobaczmy sobie, jak to też aplikacja sobie poradzi z rodzimą naszą walutą i z większymi jej nominałami. 10 zł. A, to akurat. Tempo ekspresowe. Tak. 50 zł. 50 zł. O, było słychać? Było. Myślę, że chyba tak. No, czyli tu mamy już te większe nominały. Bez problemu je rozpoznaję. Okej, ja może tak sobie, inaczej mikrofon. 100 zł. 100 zł. No i pięknie. Rozpoznał. I to jest wszystko, co ja dzisiaj przygotowałem, jeśli chodzi o banknoty. Także to jest całkiem przyzwoicie. Naprawdę myślę, że daje radę. Zobaczmy sobie jeszcze właśnie na te ceny, bo one się troszkę rzeczywiście różnią. Jak mam iPhone'a, to już pokażę na iPhone'ie, a potem sobie przejdziemy do... Ustawienia. Przycisk. Cofnij. Przycisk. Do Androida. Ustawienia. Nagłówek. Wybór waluty. Wybierz walutę. Obecnie rozpoznaję wszystkie waluty. Wybierz walutę. Pełna wersja jest aktywna. Używasz pełnej wersji z miesięczną subskrypcją. Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na 19 grudnia 2023 roku. Aha. Zarządzaj subskrypcją. Przelicz na walutę krajową. Zarządzaj subskrypcją. Cofnij. Przycisk. Zapłać. Wykup subskrypcji. Zarządzanie subskrypcją. Cofnij. Zarządzanie subskrypcją. Wykup subskrypcję. Nagłówek. Aktualnie korzystasz z rocznej subskrypcji, której koszt wynosi 29 zł i 99 groszy. Subskrypcja będzie automatycznie odnowiona 19 grudnia 2023 roku. No, czyli miałem rację, że to jest około tych 30 zł na rok. Chyba nie skłamałem. Dobra. Zarządzaj subskrypcją. Przeciw. Wykup do żetowni dostęp. Nagłówek. No to tutaj też jakieś tam błędy w tłumaczeniu troszkę. Zapłać tylko raz, już nigdy więcej. Otrzymuj dostęp do nowych funkcjonalności tak długo, aż pieniądze są drukowane. Zarządzanie subskrypcją. Nagłówek. Wykup subskrypcję. Nagłówek. Aktualnie korzystasz z rocznej subskrypcji. Zarządzaj subskrypcją. Wykup do żetowni do... Zarządzaj subskrypcją. Przycisk. Okej, tutaj trzeba wejść. Cofnij. Przycisk. Dostęp rodzinny.
Nagłówek poziomu 2. Udostępnij rodzinie. Udostępnij rodzinie. Anuluj subskrypcję. W przypadku anulowania subskrypcji. Informacje o subskrypcji. Informacje o subskrypcji. Nie, nie tutaj. Włączę. To zaraz muszę się. Wykup do żetowni dostęp. Temu. Zapłać tylko raz, już nigdy więcej. Wykup do żetowni dostęp. Nagłówek. Zapłać tylko raz, już nigdy więcej. Otrzymuj dostęp do nowych funkcjonalności. Tak, uh-huh. Pieniądze są. Wykup do żetowni dostęp. Wykup do żetowni. Przywróć zakupy. Nagłówek. Tutaj możesz przywrócić. Przywróć zakupy. Regulamin. Aby zapoznać się z warunki korzyst. Polityka prywatności. Zarządzaj subskrypcja. Aktualnie korzystasz z roczny. Aktualnie korzysta. Wykup subskrypcję. Nagłówek. Zarządzaj subskrypcją. Przycisk. Wykup do żetowni dostęp. To chyba jednak w tym zarządzaniu subskrypcjami możesz to zmienić, wiesz? Gdzieś tam tak. No w każdym razie ten dożywotni dostęp to jest z tego co ja pamiętam około 90, nie, tak, około 100 zł, tam 99 z groszami, co wynika po prostu z tego, że ta różnica z cen między Androidem a iOS-em wynika po prostu, no, że kupujemy albo w App Store, albo w Google Play, tak? Niestety to. Przywróć zakupy. Nagłówek. Tutaj możesz przywrócić wszystkie aktywne zakupy z poprzednich instalacji. Dobra. Ja pokażę, jak to wygląda. Też będzie mi wygodniej, jak to wygląda na Androidzie. Tutaj jest to też fajnie rozpisane. 954. Ustawienia, przycisk. Ustawienia, przycisk. Okay. Ustawienia. Przelicz na walutę krajową Kashi. Wybierz walutę obecnie. Przelicz. Aktualizacja. Ustawienia wibracji. Wersja odczytu banknotu. Sygnał dźwiękowy w trakcie rozpoznawania. Pole wyboru zaznaczone. Lampa błyskowa. Pole wyboru. Przełącz tylny. Aktualizacja do wersji pełnej. Używasz darmowej. Wykup pełną wersję. No i teraz tak. Mamy tutaj, co następuje. Uzyskaj nielimitowany dostęp do identyfikacji wszystkich banknotów. Nominały się zmieniają, ale my monitorujemy więcej niż 100 walut, by zapewnić Ci najdokładniejszą identyfikację. No i super. Wykup subskrypcję. Stań się naszym subskryberem i otrzymuj aktualizację, kiedy tylko banknoty będą wprowadzane lub wyprowadzane z obiegu. Wyposażamy Cię w niezawodną identyfikację banknotów i ciągły strumień nowych funkcjonalności. No, subskryberem się możemy stać, okej. Okay. Subskrypcja autoodnawialna z 14 dniami bezpłatnego okresu próbnego. Twoja karta nie zostanie obciążona, jeśli anulujesz subskrypcję przed zakończeniem okresu próbnego. Odblokowuje pełną wersję na okres rozliczeniowy, a opłata zostanie naliczona automatycznie na początku każdego okresu subskrypcji. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie z tego ekranu zakupu. No i to jest to, o czym mówiłem. Subskrybuj za 0 zł na miesiąc. Przycisk. Subskrybuj za 0 zł na rok. Przycisk. 12 miesięcy. Subskrybuj za 0 zł na miesiąc. Przycisk. Okay, teraz klikamy sobie w to. Kaszy, sklep Google Play. Kasz lider, czytnik nominałów. Rozpoczyna się dziś. 14-dniowy okres próbny. Rozpoczyna się 24 sierpnia 2023 roku. 4 zł 99 groszy miesiąc. No, czyli dostajemy informacje w trochę pokrętny sposób, natomiast niecałe 5 zł na miesiąc. Tak? Zgadza się. Gdybyśmy chcieli sobie to kupić, to... Subskrypcję możesz w dowolnym momencie anulować w obszarze subskrypcji w Google Play. Nie obciążymy Cię, jeśli anulujesz subskrypcję przed 24 sierpnia 2023 roku. Okej. Okay. Subskrybuj za 0 zł na miesiąc. Przycisk. Subskrybuj za 0 zł na miesiąc. Subskrybuj za 0 zł na rok. Darok. Przycisk. Zobaczymy, ile kosztuje. Kat sklep Google Play. Rozpoczyna się 24 sierpnia 24 zł 99 groszy rok. No, czyli słyszymy, że dokładnie 5 zł. No, może nie dokładnie tam 2 grosze w te czy we w te, ale... ale mniej więcej tyle. Tak, mniej więcej piątka. Wykup pełną wersję. 12 miesięcy subskrybuj za 0 zł na rok. 12 miesięcy za 0 zł na miesiąc. Okej, okay, sprawdźmy, jak to. Wykup DOJYTOWN i DOS. 12 miesięcy za 0 zł. 12 miesięcy za 0 zł. Kasz sklep Google Play. Rozpoczyna się 24 sierpnia 2023. Subskrypcję możesz w dowolnym momencie anulować w obszarze subskrypcji w Google Play. Dobra, a teraz chcemy na... Wykup pełną wersję. Wykup DOJYTOWN i dostęp. Okej. Okay. 12 miesięcy za 0 zł na miesiąc. Wykup DOJY. Zapłać tylko raz i już nigdy więcej. Otrzymuj dostęp do nowych funkcjonalności tak długo, aż pieniądze są drukowane. Aha. Wykup DOJYTOWN i dostęp za 89 zł i 99 groszy, przycisk. No, czyli to jest niecałe 90 zł, a na iOS to jest dyszka więcej. I... Wykup DOJYTOWN i dostęp za... Tam, no, widzimy, są pewne błędy jeszcze gdzieś tam w tłumaczeniu pewnych rzeczy, albo po prostu, nawet nie wiem, czy w tłumaczeniu... No, w tłumaczeniu też, tak, ale tutaj po prostu ktoś, kto to przepisywał, to... się pomylił, ale tak to wygląda. Zrobił trochę literówek tak naprawdę zazwyczaj. No i co? No i to, jeżeli to chodzi o Cache Readera, byłoby na tyle. Tak jak powiedziałem, aplikacja ma te zalety, że możemy sobie ją przetestować, że możemy sobie wypróbować, jak ona działa nawet przez 14 dni. To uważam, że jest uczciwe. Bo znam takie aplikacje, które oferują gdzieś tam dobę czy parę dni. No tu mamy 2 tygodnie, to jest, myślę,
Nawet powiem więcej, właśnie będąc gdzieś na wakacjach, no raczej na wakacje jedziemy gdzieś tam na te 2 tygodnie, chociaż oczywiście cieszę się bardzo, jak ktoś może sobie pojechać na dłuższe wakacje, natomiast takie te 2 tygodnie nawet na wakacje możemy sobie wykupić, przetestować. Sprawdzić w boju. Dokładnie, bo też wiadomo, że te warunki nie zawsze są tak sterylne, jak w tym momencie. Ja tu mam tutaj, gdzie no jakby mam przed sobą biurko, tak, mam blat, ale tu jakby no, na słowo trzeba mi uwierzyć, że ja z tej aplikacji korzystam rzeczywiście na iPhone'ie już jakiś czas i znam też osoby, które korzystają na Androidzie i to działa, to po prostu działa. Tak, i to działa zarówno na jednym, jak i drugim systemie. Dobrze, oczywiście wiadomo, że tu gdzieś tam powiedzmy może mieć znaczenie to, jaki mamy aparat. Natomiast w przypadku twoich telefonów nie było jakiejś zasadniczej różnicy. Zarówno iPhone, jak i urządzenie z Androidem, to Samsung, tak? Zdaje tak, się. Tak, ja mam Samsunga S10, no, czyli też nie najnowszy model. Ale sobie poradziły szczerze. Bardzo dobrze te urządzenia z rozpoznawaniem banknotów. No wiadomo, jeżeli ktoś będzie miał jakiś bardzo budżetowy smartfon, może być większy problem, może, ale nie musi. Ale nie musi. No i tak jak wam pokazałem też, fajny przykład tych funtów egipskich, no miał z tym chwilę problemu, ale dał radę. Zgadza się. Aha, coś mówisz? Tak, tak, mówiłem, że zgadza się, że chwilę mu to zajęło, ale udało się. Tak, i też myślę, że bardzo fajną opcją jest to, że autorzy pozwalają rzeczywiście nawet, nie wiem, umożliwiają, o tak może bardziej, nam przesłać do nich zdjęcie. Jeżeli na przykład uważamy, że to, nie wiem, jakaś waluta została źle przez program zdiagnozowana, to wtedy możemy to wysłać i oni to mogą poprawić. Tak samo warto właśnie też powiedzieć o tym, że ta aplikacja jest cały czas aktualizowana, bo co jakiś czas pojawiają się w sklepach czy App Store, czy Google Play aktualizacje kaszy lidera i tam zawsze w tym co nowego opisują co robią i rzeczywiście coś robią, bo albo dodają jakieś nowe waluty, co też się zdarza co jakiś czas, ale też bywa, że aktualizują wzorce banknotów, dzięki czemu rozpoznawanie tych walut może być po prostu jeszcze dokładniejsze. Jeszcze dokładniejsze, bo tak jak powiedziałem, no nie zawsze rozpoznajemy w warunkach takich laboratoryjnych, tak, czy takich domowych, tylko czasami gdzieś, ja to zresztą też może pokażę i też pokażę jeszcze jedną rzecz, bo jakoś nie umiem tego zapamiętać zawsze, a myślę, że to istotne. Pokażmy, Michał, że ta aplikacja też radzi sobie, kiedy mamy włączony w telefonie typ offline, kiedy nie mamy danych, tak? Jasne. Gdzie sobie mam listo? Więc ja sobie... Wykup DOZYTOW. Ekran startowy, przycisk. Ja sobie... Ekran główny 2, obszar powiadomień. 21 Wi-Fi, pełna mocy. 21 Wi-Fi, pełna... Otwórz ustawienia. Przycisk. 20... Play. 21... Dźwięk... 21 Wi-Fi, dźwięk... Wi-Fi, właściciel, orkiestr, przycisk. Rejestr ekranu, wyłączony. Dźwięk Bluetooth, właściciel, przycisk. Tryb offline, wyłączone, przycisk. Okej. Okay. Tryb samolot. Dźwięk, właściciel, przycisk. Bluetooth, tryb offline, właściciel, przycisk. No, to niestety są takie, że tak powiem, już... Uroda Google'a po prostu. Uroda, tak, Google'a. Silnika tego syntezy Google. Właściciel, no jestem właścicielem, więc okej. Okay. 21 tryb Wi-Fi, dźwięk, właściciel, przycisk. Tryb offline, właściciel, dobra, przycisk. No, czyli tryb offline jest włączony. Ekran startowy, przycisk. Odpalmy ekran główny, sobie cache lidera. I ja teraz, słuchajcie... Wezmę te mniejsze banknoty, te obcą walutę, bo tu mam rzeczywiście takie mniejsze banknoty. I też, no, uwierzcie mi na słowo, że będę pokazywał, bo przedtem jakby rozkładałem, tak, ten banknot na biurku, no a teraz postaram się jakby tak normalnie, zwyczajnie, tak? Sklep Play, Dock, Zoom. Wziąć ten banknot do ręki. Cash Leader. I zobaczymy, co się stanie. Ustawienia. Cash Leader. Równoczesne rozpoznawanie jest mniej wiarygodne. Dobra. Wybierz walutę, gdy tylko to możliwe. W tym momencie mam banknot, Michał, złożony jakby na czworo. Aha. I on go jeszcze nie rozpoznaje. 5 euro jest warte około 22 zł. I wiesz co? Wiesz, jak go rozpoznał? Miałem, tak. Mam banknot złożony na pół. Mhm. I tak po prostu... 5 euro jest warte około 22 zł. I go rozpoznał.
Tak, rozpoznaję go. A spróbuj tego funta mu pokazać. Już. Niezniszczalny funt. To jest rzeczywiście ciekawe bardzo. Ja kiedyś będę miał okazję, to zapytam jakiegoś mieszkańca rzeczywiście Wysp Brytyjskich, jak to z tym było, ale to jest, no, to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście. Bardziej mi o ten egipski funt chodziło, wiesz? A, egipski funt. Tak, tak. Na Androidzie go nie rozpozna, dobra, to na Nie, no iOS. Powinien go rozpoznać, bo jest niska waluta. Tylko powie, że ten. Nie, bo pamiętasz, on... Albo nie wszystko nawet rozpoznaje... Nie wszystkie waluty. Funta w darmowej wersji. Faktycznie, dobra. Ale mam funta... 5 funtów brytyjskich jest warte około 25 zł i 90 groszy. I słuchajcie, no naprawdę, mam ten banknot, trzymam go między kciukiem lewej ręki a dwoma palcami, czyli wskazującym i środkowym, jest złożony na pół. 5 funtów brytyjskich jest warte około 25 zł i 90 groszy. Także naprawdę daję radę. No z tym funtem, dobra, no ten funt to jest taki, no już taki sztandarowy przykład, nie? On oczywiście jest... Ale dobra, wyjmę go. To teraz tak, teraz funt w ogóle, słuchajcie, te funty egipskie są takie takie dość... Chociaż nie, nawet nie są takie długie, myślałem, że są dłuższe, ale dobra. No to mam go przed sobą na pół złożonego. Trzymam go właśnie między kciukiem a palcami wskazującym i środkowym. 100 franków kongijskich jest warte około 0 zł. Widzisz? I teraz aha, no coś mu się pokićkało, i że mam tu... tak, franki kongijskie. To ciekawe... Jest warte około 0 zł. 100 franków kongijskich jest warte około 0 zł. To ciekawe. No to ciekawe, ciekawe rzeczywiście. Jakaś bezwartościowa waluta. No tak to bywa w tych krajach afrykańskich niestety, że... Dobra, teraz go sobie położyłem na drugą stronę, też właśnie tak złożonego. Mhm. 500 leków jest warte około 21 zł i 70 groszy. O, widzisz, teraz jakieś w ogóle ciekawe szaleje. Rzeczy. Szaleje. No, a teraz go już rozłożę w pełni, po prostu położę go i... I zobaczymy, co rozpozna i czy w ogóle... O. Myśli, analizuje, tak, dokładnie. Próbuję. Można spróbować podnieść trochę, wiadomo, aparat, troszkę go obniżyć. To też jakby każdy, myślę, na swój sposób to powinien sobie rozpracować jakąś tak, technikę. Taką... Dam go na drugą stronę może. Mhm. Nominał dostępny tylko w pełnej wersji. O. No więc teraz go rozpoznał, tak? Tak. I to dość szybko. No tak jak mówię, no... rzeczywiście dużo zależy od tego, czy w jakim stopniu ta waluta jest... ten banknot jest już, tak powiem, używany. Natomiast, no... troszkę tych banknotów mieliśmy dzisiaj i... I no tylko ten właśnie biedny funt tak został... potraktowany. No tak, ale to tak jak mówiłeś, on już jest styrany życiem, więc to można zrozumieć, dlaczego można tak się zrozumieć, stało. Można zrozumieć, tak jak, no wiecie, ktoś powie, no ale jak to, przecież płacę za to. I w tym momencie, że rzeczywiście ja uważam, że nawet chyba sam to zrobię, zrobię zdjęcie i dodam taki opis, że rzeczywiście troszkę jest problem z tym funtem egipskim. I może tutaj rzeczywiście autorzy jakoś maszynowo douczą program i te funty może będzie się w przyszłości łatwiej rozpoznawało. Bo tak jak mówię, może to też nie jest taka waluta, wiecie, no bo czym innym jest dolar, euro, gdzie ta waluta, no tak naprawdę każdy gdzieś tam miał z nią styczność, tak? I pewnie też dostali autorzy więcej próbek. Dokładnie. Więcej próbek, no i jakby mieli świadomość, że no ten dolar, to euro też i będzie być... częściej używane. Tak, tak, więc powinno być jak najlepiej rozpoznawalne, no bo jak ktoś stwierdzi, że ma problem z euro, z dolarem, no to nie, no to do kitu z taką aplikacją, nie, to jakaś kicha jest, a nie ten. Natomiast powiem jeszcze tak, że są
nasze rodzime aplikacje, które sobie też dobrze radzą z rozpoznawaniem polskiej waluty, polskich banknotów, są darmowe, ale jakby tutaj dla mnie największą zaletą CashReadera jest to, że podkładam mu banknot. Dowolny w zasadzie i mówi, co to jest. I... No bo wiesz, jakby dla osoby, dla mnie jako dla osoby niewidomej, no to jest najważniejsze, no, żeby on właśnie rozpoznawał w locie, tak? No bo ja nie zawsze wiem, co ja mam w ręku. No nie pamiętasz, na przykład, czy właśnie z jakichś zagranicznych wojaży jeszcze tam ci się jakieś lokalne waluty nie pałętają w portfelu między złotówkami. No może powiem tak ci, być. Tak jak teraz mam na biurku mały miszmasz, mimo że gdzieś tam to sobie w miarę uporządkowałem, natomiast no wiesz, jakby ja w ogóle nie pamiętam, ale kiedyś było tak chyba rzeczywiście w tym CashReaderze, że nie od razu była taka funkcja rozpoznawania wszystkich walut w tym samym czasie. No ale to jest na szczęście już za nami. No bo co to za frajda, że ja sobie ustawię, że o, teraz mają być funty. No ale ja muszę najpierw wiedzieć, że mam funty, nie? No właśnie. Tak, no to... No to takie to historie, ale aplikacja rzeczywiście całkiem fajna, robi co ma robić, spełnia swoje zadanie, więc jeżeli rzeczywiście czujecie, że może być wam potrzebna, to myślę, że pieniędzy nie zmarnujecie, nawet na tę dożywotnią licencję, jeżeli myślę, gdzieś tam... Myślę, że nie, no bo tak jak mówię, no 30 zł na rok, no to bądźmy szczerzy, no nawet dobrej pizzy to nie zjemy. No to prawda. W dzisiejszych czasach. Już w dzisiejszych czasach nie. No właśnie, to jest... Dokładnie. Więc tak to wygląda. Na YouTubie Lurek nas pozdrawia, życzy miłej audycji. No ta audycja się kończy, ale również to pozdrawiamy. I dziękujemy za pozdrowienia. Aplikacja CashReader na iOS-a i na Androida dziś była prezentowana na antenie Tyfloradia. Konkretnie Wojciech Dulski ją prezentował. Dzięki Wojtku. Bardzo proszę. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Tak jak wspominałem, przyszły tydzień audycji nie będzie. W przyszłym tygodniu urlop. Audycji nie będzie, bo w końcu trzeba skorzystać z jakiegoś urlopu. Ale za tydzień na pewno wrócimy i to z niejedną audycją. Do usłyszenia, trzymajcie się. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.